Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Ja nazywam się Dagmara Jarząbek. Dziś przeprowadzę Państwa przez etap projektowy w firmie Aslandii. Będziemy projektować instalację fotowoltaiczną o mocy 8,1 kWh. Będzie ona wykonana z paneli marki SunPro Power 450W, 18 sztuk oraz farownika Fox. Inwestor zaproponował, żeby instalacja została rozmieszczona częściowo na budynku gospodarczym, pozostała część jako instalacja naziemna. Przechodzimy sobie w pierwszej kolejności do mapy topograficznej. Tutaj jest dom inwestora, budynek gospodarczy oraz miejsce montażu instalacji naziemnej po to, aby umożliwić przejazd. Ja sobie sprawdzam azymut. Mamy jakieś 15 stopni odchylenia od południa. Następnie przechodzę do Street View, aby zobaczyć istniejące budynki wokoło. Czyli widzimy, że jest istniejący budynek sąsiada, a także zalesienie. Dobrze, te informacje przekładam sobie do SketchUpa oraz wrysowuję poszczególne budynki. Czyli mam budynek gospodarczy już z narzuconymi panelami oraz instalację naziemną, którą proponuje inwestor. Od razu wkładam także sąsiada oraz drzewa. Na podstawie tych informacji mogę przeanalizować zacienienie. Analizujemy w kwietniu. Już widzę, że instalacja naziemna będzie zacieniona przez około 2 godziny. Natomiast instalacja na budynku gospodarczym także zacieniona po godzinie 14. Z tych informacji proponuję, żeby zmienić miejsce instalacji naziemnej w to miejsce, dlatego że analizując zacienienie widzę, że tutaj nie sięga mi cień drzew. Posiłkując się jeszcze drugim programem, sprawdzam dokładne uzyski. I widzę, że pierwsza instalacja wyprodukowałaby 7 MWh, druga instalacja 7,41 MWh, czyli mamy 410 kWh różnicy. Proponuję także rozmieścić panele na domu, dlatego że dom jest największym obiektem i z mojego doświadczenia tutaj będą zacienienia jedynie z kominów. A akurat w tym przypadku to zacienienie będzie chwytane dopiero o godzinie 16:30. Pierwszy panel. Najlepszym rozwiązaniem byłoby rozmieszczenie tej instalacji na budynku domu. Posiłkuję się drugim programem, w którym sprawdzam, że roczna produkcja energii wyniesie około 8 MWh. Czyli mamy kilowat różnicy pomiędzy instalacją na gruncie, którą proponował inwestor, a instalacją naszą. Bardzo ważne jest, aby etap projektowy przejść indywidualnie dla każdego obiektu, ponieważ analizując dogłębnie zacienienie, jesteśmy w stanie zaprojektować instalację o jak najlepszych uzyskach. A to jest ważne dla klienta. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam do klikania w subskrypcję oraz dzwoneczek.